22 tysiące to ilość osób, które w Polsce mogą pochwalić się nazwiskiem kot. Niezły wynik, ale przebijają ich wilkowie, których jest 35 tysięcy. Nieco trudniej będzie nam znaleźć osobę o nazwisku królik, bo takich mamy w Polsce 5 tysięcy. Mamy też 4 tysięcy niedźwiedziów, a nawet 2 tysiące szczurów. Najpopularniejszym nazwiskiem odzwierzęcym w Polsce jest zając. Mamy bowiem 50 tysięcy zajęczych dusz, a jeśli uznajemy też końcówkę owski, to faktyczne pierwsze miejsce na zwierzęcej liście nazwisk zajmują kozłowscy, których jest ponad 70 tysięcy. Ale co ciekawe, mimo tak licznego zwierzęcia, nie ma w Polsce ani jednej osóbki o nazwisku pies. Dziś pies wzbudza skojarzenia jako najlepszy przyjaciel człowieka, ale nie zawsze tak było. Psy kojarzyły się bardziej negatywnie, co przetrwało do dzisiaj w języku w takich wyrażeniach jak pieskie życie, psi obowiązek, psu braty czy sukin, wiadomo. Inaczej mówiąc, jeśli zmienisz swoje nazwisko na pies, będziesz być może pierwszym Polakiem w historii z tym nazwiskiem. Let's go! Wyobraźcie sobie taką sytuację. Piszecie coś ręcznie i musicie użyć słowa ogień. Ale ponieważ czujecie się dziś ekstra kreatywnie, to literę I zapisujecie w formie zapałki, która płonie. I jakieś 500 lat później ktoś odnajduje wasz zeszyt i stwierdza: wow, tutaj jest I zapisane jako zapałka. Zarąbiste, zróbmy tak, żeby to oficjalnie była litera. I jakieś 500 lat po twojej śmierci twoje dziwnie zapisane I można nawet zapisywać cyfrowo, ponieważ dostało swój numer Unicode. Ta konkretna sytuacja jest zmyślona, ale coś bardzo podobnego zdarzyło się w historii. Pewien 15-wieczny prawosławny duchowny, kiedy zapisywał słowa Serafini Mnogo Ociti, czyli Wieloocy Serafini, postanowił w słowie Wieloocy zapisać O jako 8 małych O obok siebie, które miały symulować to, jak wygląda wielooka istota. Kilkaset lat później ta litera ma swój cyfrowy zapis. I ta historia uczy o tym, że nie warto zabijać w sobie artystycznego ducha. Wszechświat zaczął się od Wielkiego Wybuchu i od tego czasu stale się rozszerza. Jednak część naukowców twierdzi, że chociaż Wszechświat jest nieskończony, to nie będzie się rozszerzał w nieskończoność. W pewnym momencie rozszerzanie się zwolni, zatrzyma, a potem odwróci. Jest to tak zwana teoria wielkiej zapaści lub wielkiego kolapsu. Ale mnie osobiście bardziej od egzystencjalnych rozkmin na temat długowieczności, wielkości i końca Wszechświata bardziej zastanawia to, że kolaps po przestawieniu liter tworzy nam słowo Polska. Na końcu zostanie tylko Polska. Kiedyś na kanale, w zwykłym filmie o odkurzaczach, spytałem, czy znacie jakieś przykłady polskich słów, które wyglądają tak samo, ale różnią się rodzajem. Podałem przykład z języka hiszpańskiego. El cura oznacza ksiądz, la cura znaczy lekarstwo. I padła ciekawa propozycja. Pasza, jako ta pasza, jedzenie dla zwierząt, ten pasza, urzędnik turecki. Kolejnym przykładem, który wydaje mi się najbardziej legitnym, gdyż mamy tu dwa słowiańskie słowa, to słowa głąb i głąb. Jest ten głąb kapusty lub ten głąb jako że dureń, ale jest też głąb jako ta głąb, na przykład głąb lasu. Kiedy mówimy idę w głąb, to mówimy idę w tę głąb. W ten sposób może powstać zdanie: ten las jest ogromny, a ten głąb poszedł w głąb. Bardzo proszę, zachęcam do szpanowania przed znajomymi. Wszyscy słyszeliśmy o słowach, które wyglądają tak samo, ale mają różne znaczenie. Zamek, zamek, pilot, pilot. Ale co jeśli słowo ma dwa różne znaczenia, które wykluczają się wzajemnie? To jest tak zwany kontronim i po polsku bardzo ciężko jest znaleźć przykłady kontronimów, ale moja propozycja to wypalenie. Wypalenie może oznaczać, że coś się udało, ale też, że coś się nie udało. Wypalenie projektu jest dobre, wypalenie zawodowe jest złe. A mój kolega, daj jednego, proponuje słowo dzielić. Pomiędzy dwójką osób może być ściana, która ich dzieli, czyli tworzy różnicę między nimi. Z drugiej strony dwie osoby mogą dzielić jakąś wspólną cechę. A zatem dzielić może oddalać oraz przybliżać. Wypalenie może oznaczać zwycięstwo, jak i klęskę. Jeśli macie jakieś przykłady polskich kontronimów, śmiało zarzućcie. Ja bardzo chętnie poznam. Mieliście kiedyś tak, że spojrzeliście na słowo obraz i obraza i pomyśleliście: o, te słowa wyglądają dość podobnie. Welp to dlatego, że pochodzą od jednego słowa. I było to raz, czyli po dawnemu uderzenie, cięcie, cios. I stąd mamy już wszelkie wyrazić, zarazić, porazić oraz obrazić, czyli jakby zaatakować ze wszystkich stron. Tymczasem słowo obraz nie zawsze znaczyło koniecznie malunek. Jeśli macie kawał drewna i natniecie go ze wszystkich stron, tak aby stworzyć kształt, postać, figurkę, to znaczy, że musieliście taki kawałek drewna obrazić z każdej strony. W ten sposób stworzyliście obraz. A skoro już masz ten kawałek drewna, który obrażasz, to czy przypadkiem to, co chcesz z niego stworzyć, nie zostaje przez ciebie wyobrażone?
I w ten sposób od jednego słówka raz mamy obraz, obrazę oraz naszą wyobraźnię. Rób ta, co chce ta. To hasło spopularyzowane przez Jurka Owsiaka. I czasami spotykamy się z takimi dziwnymi formami jak kapela już nie kajta, do lasu zbie... Chłopaki, nie kajta! Chłopaki... Taki sposób mówienia kojarzy nam się raczej staropolsko i całkiem słusznie, ponieważ dawniej rób ta różniło się od róbcie tym, że było używane tylko, kiedy mówiliśmy do dwójki osób. A jeśli zwracaliśmy się do więcej niż dwójki osób, mówiliśmy róbcie. Bo kopnę was w dupcie. A to wszystko przez to, że dawniej w języku oprócz liczby pojedynczej i mnogiej była jeszcze liczba podwójna. Rzeczowniki i czasowniki i nie tylko odmieniały się inaczej, kiedy była mowa o parach rzeczy. Dzisiaj liczba podwójna już zanikła, ale zostawiła za sobą dużo śladów. Jak to, że mówimy te ręce zamiast te ręki. Żebraczym sposobem poprosiłbym jeszcze raz, daj ta lajka, ale mam nadzieję, że oglądają to więcej niż dwie osoby, a zatem dajcie. Jeśli poprosisz przeciętną osobę, by wymieniła jakichś słowiańskich bogów, najprawdopodobniej wymieniony zostanie Światowic, który widzi świat. Tylko że imię Światowic to prawdopodobnie największy skam w historii słowiańskiej mitologii, a konkretnie chodzi tu o interpretację jego imienia. Poprawne imię, które jednak jest mniej rozpowszechnione, to Świętowit. Od słów święty, które dawniej rozumiano jako silny, oraz wit, czyli przyrostek związany z władzą, władaniem. Jednak błędne imię Światowid z błędną interpretacją, że widzący świat, stało się popularne za sprawą Joachima Lelewela. Z drugiej strony ten sam facet wymyślił takie słowa jak równik, zwrotnik, iloraz i iloczyn. Tych słów dosłownie wcześniej nie było i on je wymyślił. W filmie Disneya Encanto bohaterowie śpiewają Nie mówimy o Brunie. Dostałem komentarz, który zwrócił uwagę, że to chyba jest błąd, ponieważ w Polsce imiona zakończone na O odmienia się tak, jakby miały na końcu N, czyli jest ten Bruno, ale tego Brunona, ten Hugo, ale o tym Hugonie, ten Iwo, ale z tym Iwonem. Ale wydaje mi się, że akurat w Encanto to nie jest błąd. Zauważmy, że akcja dzieje się w Kolumbii, bohaterowie są Latynosami. Jeśli masz postać nazywającą się Carlos, to rozumiemy, że to jest Karol, ale nie będziemy odmieniać jej całkowicie tak samo. Mówię o tym Karolu, ale o tym Carlosie, a nie o tym Carlosu. Podobnie polski Bruno i latynoski Bruno to w pewnym sensie dwa różne imiona. Gdyby akcja Encanto toczyła się w Polsce, wtedy faktycznie można by się przyczepić do Brunona. I przy okazji ważna lekcja, czemu przecinki są ważne. Jest różnica pomiędzy nie mówimy o Brunie, a nie mówimy o Brunie. Każdy, kto lubi fantazy, wie, że istnieją punkty życia i punkty many, których posiadanie umożliwia czarowanie. Okazuje się, że mana przywędrowała do świata zachodniego z kręgu kulturowego Oceanii. Według Oceańczyków mana jest częścią przyrody, jest to pewna energia, która przepełnia wszystko, przy czym różne przedmioty mogą w sobie zawierać więcej lub mniej many. Podobnie jest z ludźmi. Człowiek, który posiada w sobie dużo many, ma być silniejszy, mądrzejszy i odważniejszy od pozostałych. Manę można pozyskać, ale również można ją stracić, na przykład naruszając różne plemienne tabu, a wtedy źle się dzieje. Jak widać, jest to dość podobne do naszego zachodniego fantazy wyobrażania many, która pojawiła się po raz pierwszy w zachodniej fantastyce w 1963 roku. I jeszcze ciekawostka słowiańska. Znalazłem informację, że Słowianie również posiadali słowo mana, gdzie oznaczało ono ducha lub omamienie. A zatem many, many, many i mamy o mamy. Axolotl to niepozorny płaz, który szturmem podbił internet. W języku polskim axolotl ma trzy sylaby. Axolotl. Ale w angielskim to już nie jest tak do końca oczywiste, ponieważ ichnia wersja oficjalnie ma trzy sylaby, ale wymawia się jakby były cztery. Axolotl. Axolotl. Mogliśmy spotkać się z czymś podobnym w angielskich odpowiednikach izmów. Na przykład po polsku surrealizm, po angielsku surrealism. Tam na końcu nie jest lism, tylko lism. Więc teraz, łącząc te dwie informacje, możemy dojść do wniosku, że gdyby axolotle przejęły władzę, to na ich rządy w Polsce mówiłoby się axolotlizm, cztery sylaby. Ale w krajach anglojęzycznych byłby to axolotlizm. 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 Cztery sylaby na piśmie, sześć sylab w wymowie. W całej Polsce tylko 45 osób nosi nazwisko Człowiek. Jeżeli mamy akurat szczęście znać taką rodzinkę i zaprosimy ich do siebie, to wiemy, że przychodzi do nas Pan Człowiek, Pani Człowiek, ale może pojawić się pytanie, czy oni razem to państwo... ludzie? Odpowiedź nie. Są to państwo człowiekowie. Jest to prawdopodobnie jedyny przypadek w języku polskim, gdy forma człowiekowie jest właśnie tą poprawną.
Co ciekawe, jeszcze do XVI wieku istniała w języku polskim również forma człowieki. Z czasem jednak zanikła i człowiek na zawsze zespoił się z ludźmi. Być może więc, kiedy bohaterowie Madagaskaru używają formy człowieki, to tak naprawdę mówią po staropolsku? Czasem można spotkać się z tym, że ktoś zamiast dawno się nie widzieliśmy, mówi dawnośmy się nie widzieli. Na przykład Zbysiu Stonoga powiedział kiedyś: a wam, kochani, którzy się głosowali na mnie, którzy się wspomagali mnie, dziękuję. No i teraz my, którzyśmy to słyszeli, powiedzmy sobie, skąd to się bierze. Dawniej końcówki czasownika w czasie przeszłym były osobnymi słowami, które pochodziły od dawnej odmiany słowa być. Na przykład słowo robić w czasie przeszłym w rodzaju męskim odmieniało się tak: ja robił jem, ty robił jeś, on robił jest, my robili jeśmy, wy robili jeście, oni robili są. Z czasem język przeszedł ewolucję. W trzeciej osobie dodatkowe słowo z czasem zanikło, a we wszystkich innych przypadkach zlało się z poprzedzającym je słowem. Ale ponieważ w języku polskim szyk zdania był i jest dość dowolny, w dalszym ciągu traktujemy je, jakby były osobnymi słowami, czasem odklejając je od czasownika i wstawiając w różne miejsca. Czy wy jużeście dali lajka? Słowo muzyka wygląda podobnie w prawie każdym języku europejskim, ponieważ wszyscy tak samo przejęli je z Greki. Wszyscy poza paroma narodami, jak Chorwaci, u których można powiedzieć glasba. Słowo to powstało poprzez połączenie glas, czyli głos, oraz ba, które jest słowiańskim przyrostkiem, również obecnym w języku polskim. Na przykład służyć, służba. Więc po polsku glasba to by była głośba. Ale innym narodem, które też ma swoje rodzime określenie na muzykę, są Czesi, u których mamy chudbę. I słowo chudba ma swój polski odpowiednik, choć dzisiaj już zapomniany, gędźba, czyli po dawnemu muzyka, ale bardziej na instrumencie niż jakakolwiek. Słowo to pochodzi od prasłowiańskiego gąsti, czyli grać na instrumencie, a zatem jest nasze rodzime. Czasowniki, jakich nasi przodkowie używali poprzez historię, to gąść, gędać i gędlić, a muzyk to po staropolsku gędziec lub gędca. Co wy na to, że przywracamy gędźbę? Czy wiecie, że kanibal może być osobną kategorią językową? Indianie z plemienia Natchez mają tradycję, według której, kiedy nadchodzi zima, zbierają się i opowiadają sobie historię o kanibalach. O tym, że jakiś tam nasz miejscowy jacuś czy inny szewczyk dratewka spotkał kanibala, pokonał kanibala, oszukał kanibala. Ale co ciekawe, w tej tradycji wykształciło się coś w rodzaju języka kanibali, który istnieje tylko wyłącznie wewnątrz tych opowieści. Fikcyjni kanibale używają specyficznych słów na czynności czy zwierzęta lub posługują się nieco inną gramatyką. Gdybyśmy mieli to przenieść na polski grunt, to wyobraźmy sobie, że w naszej kulturze istnieją liczne legendy o ludziach lasu. Istnieje taka podkategoria języka polskiego, która istnieje tylko wewnątrz legend o leśnych ludziach. Jeśli chodzi o polskie legendy o kanibalach, to żadnej nie znam, ale kanie to są takie ptaki lub grzyby, więc jeżeli kania wyprawia bal, to jest to kanibal. Podobno my Polacy lubimy używać zdrobnień. Innym językiem, w którym jest sporo zdrobnień, jest hiszpański. Najbardziej typowymi końcówkami zdrabniającymi są ito oraz ita. Dlatego w Kocie w butach był perrito, czyli piesio. Stąd też różne żarty typu, że istnieją Doritos, więc gdzieś tam musi istnieć wielki i potężny Eldoro. Albo że kąsają nas moskitos, co sugeruje, że gdzieś tam żyje wielki i obrzydliwy El Mosco. I teraz pojawia się pytanie, czy jeżeli ktoś dokonał zabójstwa na kobiecie i teraz to jest kobita zabita, to czy to sugeruje, że gdzieś tam leży i czeka na znalezienie znacznie większa lakoba zaba? Istnieje mit, że nazw własnych się nie tłumaczy. Taka zasada faktycznie jest przyjmowana, kiedy chodzi o na przykład tłumaczenie dokumentów czy przewodników turystycznych. We wszelkich miejscach, gdzie chodzi o bycie jak najdokładniejszym, nie zostawianie domysłów. Ale kiedy mówimy o świecie na przykład rozrywki, podczas tłumaczenia gier, seriali itd., kiedy mowa jest o twórczości, a nie suchym przedstawianiu faktów, nie należy mówić, że nazw własnych się nie tłumaczy. W takim przypadku to, czy coś tłumaczymy, czy nie, zależy od tego, czy to ma sens. A to już jest wielka, otwarta i niekoniecznie oczywista dyskusja dla każdego przypadku. Pewnego dnia litera C szła sobie ulicą. Została jednak zaatakowana przez furasów, którzy mówili owo. Owo! Otoczyły naszą literę C z dwóch stron. I tak powstało słowo owocowo, które to jest przykładem palindromu, czyli wyrażenia, które czyta się tak samo od początku i od końca. Przykłady palindromów to elf układał kufle, zakopane na pokaz, a to kawa kota,
Łapał za kran, a kanarka złapał. Ale uwierzcie, że te palindromy są króciutkie. Najdłuższy palindrom na świecie ma ponad 33 tysiące znaków i co ciekawe, jest po polsku. Język polski może pochwalić się najdłuższym palindromem, którego to autorem jest pan Tadeusz Morawski. Można powiedzieć, że sięgnął po top. Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag. W tym zdaniu mamy każdą z 32 liter języka polskiego i każda pojawia się tylko raz. Podobny warunek spełniają zdania takie jak pójdźże kińte chmurność w głąb flaszy albo strój małżonkę bądź chwyć pleśni sfugi. Takie zdania to pangramy. Aby uznać, że zdanie jest pangramem, musi się w nim pojawiać każda litera danego alfabetu. Niekoniecznie każda tylko raz, no ale jeśli pojawi się tylko raz, to będzie ciekawiej. Pangramy, oprócz bycia ciekawostką, pozwalają też sprawdzić, jak litery będą wyglądać drukowane lub wyświetlane. Choć jeśli interesują nas konkretnie polskie znaki diakrytyczne, ogonki, kreski, kropki, zwykle używa się zażółć gęślą jaźni. Ale o tym kiedy indziej. Starsze osoby to wyrażenie, które brzmi dużo grzeczniej niż stare osoby, ale... Według słownika etymologicznego Brucknera określenie stara pani było kiedyś normalne, ale w XVI wieku zaczęło być żartobliwym określeniem na łotbyc. I to sprawiło, że ludzie przerzucili się z mówienia stara pani na starsza pani, kiedy mowa była o faktycznych paniach. A z czasem zapomniano o odbytach. Ale wyrażenie starsza pani utarło się w języku jako forma grzeczniejsza, zaś określenie stara pani stało się odtąd tabu. O panach również zaczęto z czasem mówić, że są starszymi panami, a nie starymi. Okej, na koniec jeszcze powiedziałbym jakiegoś suchara, ale myślę, że po tej garści informacji to już starczy. W tym filmie udowodnię, że język polski nie lubi stópek. Ilość osób w Polsce, które mają na nazwisko Ręka, to trochę ponad 100. Ale osób o nazwisku Rączka jest już 45 razy więcej. Mamy mniej niż 130 osób o nazwisku Palec, ale już ponad 1600 o nazwisku Paluszek i prawie 15 tysięcy paluchów w całym kraju. 333 osoby o nazwisku Nos, ale ponad 10 razy więcej Nosków. 120 Włosów, ponad 10 razy więcej włosków. Ale cały czas utrzymuje się ten schemat, że wśród nazwisk, które oznaczają części ciała, zdrobniona lub zgrubiona wersja nazwy będzie popularniejsza niż ta zwyczajna. Za wyjątkiem stóp. Ponieważ mamy ponad 4800 osób o nazwisku Stopa i tylko 3 osoby o nazwisku Stópka. Wygląda na to, że w języku polskim stopy są spoko, ale stópki to już tak średnio? Historia polskiego szaleństwa to książka na temat tego, jak dawniej w Polsce leczono, czy też leczono osoby chore psychicznie. Nas tutaj ciekawią głównie smaczki językowe, a zatem możemy się dowiedzieć, że pierwszym polskim określeniem na osobę z depresją było smutnodurny, używane pod koniec XVIII wieku, zaś nieco późniejszym określeniem jest człowiek zadumowy. Człowieka z histerią nazywano napuszonym, a osobę tęskniącą za domem lub ojczyzną, dziś powiedzielibyśmy przeżywającą nostalgię, nazywano domaradem. Określenie czubek wzięło się od nakryć głowy duchownych, którzy jako pierwsi prowadzili zakłady dla obłąkanych. Link do wywiadu z autorką książki w opisie. A co jeśli? Słowo jeśli jest połączeniem dwóch słów. Jest i li, czyli dawnej partykuły pytającej, dawnego odpowiednika słówka czy. Na przykład, możesz li mi pomóc, albo znasz li ten kraj. Zaś forma jeżeli jest tym samym, tylko że wzmocniona cząstką że, która wzmacnia. Co ciekawe, podobno li zaniknęło w języku polskim, ponieważ ludzie myśleli, że jest to rusycyzm. A nie, li jest po prostu ogólnosłowiańskie. Więc tak, kolejna rzecz, której nie trzeba, ale można przywrócić. Książę z księżmi na księżycu odkryli, że wszystkie te słowa są spokrewnione. Istniało sobie germańskie słowo kuningas, które sobie zapożyczyliśmy i po swojemu zaczęliśmy mówić to mniej więcej kniąc albo knęk. Z czasem początkowe kny zmieniło się w ks, powstały słowa ksiądz i książę. Z początku znaczące w zasadzie to samo, chociaż książę bardziej nosiło znaczenia, że ktoś jest czyimś synem. A tak jak królewicz jest synem króla i swarożyc jest synem swaroga, tak księżyc jest synem księcia. A co w takim razie z książką, czy też raczej księgą, czy też raczej, jak mówiono dawniej, kniengą? Podobno nie jest spokrewniona z resztą tych słów i wywodzi się z tureckiego. W języku rosyjskim do dziś mówi się kniga. Byle bez twardego R na końcu, nie? Kuba! To bardzo stare słowo.
Na początku oznaczało po prostu stertę, stos, gromadę czegoś. A zatem język zaczął ewoluować w tę stronę, że jeżeli rzeczy zostały zebrane zusammen do kupy, to zostały po prostu skupione. Potem, kiedy pojawiła się potrzeba słowa na koncentrację, zaczęto mówić, że człowiek może być skupiony. Dlatego, jeśli kiedyś natrafilibyśmy na skup, kup, to są to dwa słowa blisko spokrewnione ze sobą. Ale jeśli chcielibyśmy taki skup, kup, kupić, to już co innego. Ponieważ kupowanie, zakupy są z zupełnie innego źródła, pochodzą bowiem z języków germańskich. Od tego samego słowa, z którego jest współczesne niemieckie kaufen, a stąd zaś jest Kaufland, więc Kaufland to kup, ląd, ląd, kup. Spotkaliście się kiedyś z taką mapką, która pokazywała, że wszędzie w Europie kucyk to pony, a tylko w Polsce jest to kucyk? Kuc pochodzi od białoruskiego kucy, czyli odpowiednika polskiego kusy. Kusy zaś jest spokrewnione z kąsać. Historycznie istniała alternatywna wersja słowa kusy, czyli kęsy. Logika chyba tutaj jest taka, że to co jest kuse, kęse, jest kuse, kęse, ponieważ jest odkąszone, a zatem uległo skróceniu. I tak jak kusy i kęsy są blisko spokrewnione, podobnie kąsać i kusić. Kusić pierwotnie znaczyło skosztować czegoś, ale z czasem ludzie uznali, że można skusić się na coś. Można skusić kogoś na coś. I w ten sposób m.in. zaczęto mówić, że diabeł jest kusicielem. Dlatego też kusy znaczy nie tylko krótki, ale też w niektórych regionach jest tradycyjnym określeniem na diabła. A zatem krótki diabeł to kusy kusy. Być może spotkaliście się z memem, że zielony ptaszur z Duolingo stawia nam proste ultimatum. Spanish or vanish. Zastanawiałem się więc, co może być odpowiednikiem dla języka polskiego i od razu wpadł taki pomysł. Polish or demolish. Niestety, nie jest to idealne, bo w angielskim są dwa słowa zapisywane tak samo. Polish jako połysk lub polerować oraz Polish przez O, czyli Polak polski. Polish, Polish. A zatem rym do demolish jest, ale taki nieidealny. A zatem moją drugą propozycją jest wzięcie wyrażenia holy shit i ucięcie z niego tej końcówki. Co nawet trochę pasuje, to trochę tak jakby ptak Duolingo pojawił się tuż za tobą i powiedział ci polish or holy shit. Krótki short o słowie short. Te dwa słowa short i krótki mają wspólny korzeń. Polskie krótki pochodzi od prasłowiańskiego słowa, które chyba czyta się kurtki, a angielskie short od pragermańskiego skurta. Łatwo zobaczyć podobieństwo, ponieważ zgadzają się między nimi aż trzy spółgłoski, a wystarczy tu jeszcze dorzucić łacińskie curtus, od którego jest na przykład dzisiejsze hiszpańskie czy włoskie corto i już ewidentnie nasz wspólny praindoeuropejski korzeń zrobi się całkiem widoczny. Heroes 3. Mamy taką jednostkę jak Złe Oczy, oryginalnie Evil Eyes. Jak również mamy jednego z dostępnych bohaterów, Ajita, który właśnie w tych potworach ma specjalizację. Kiedy czytamy info na temat bonusów w walce, występuje ciekawa odmiana, ponieważ gatunek Złych Oczu zostaje opisany jako gatunek Złych Ok. I myślę, że taka odmiana jest właśnie całkiem ok. W języku polskim normalnie mówimy o oczach oczy, ale w kilku miejscach utarło się mówienie oka, na przykład oka w rosole. Słowo oczy to pozostałość po liczbie podwójnej, podczas gdy oka to w zasadzie faktyczna liczba mnoga słowa oko. No i to może dać nam rozkminę na temat ewolucji języka. Gdyby język polski rozwijał się w świecie, w którym takie potwory da się spotkać, to jest całkiem prawdopodobne, że byłoby dla nas normalne, że ludzie i może nawet większość zwierząt ma oczy, no ale tego typu maszkary mają oka. Czy jeżeli podczas adwentu wydarzy się przygoda, to wtedy będzie to adventure? Angielskie adventure ma swój korzeń w łacińskim adventura, czyli coś, co ma się zdarzyć. I owa adventura, podobnie jak advent, pochodzą od advenire, czyli przybywać, nadchodzić. Z kolei advenire jest od venire. Na pewno kojarzycie veni, vidi, vici, przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Znaczenie jest bardzo podobne, choć advenire bardziej podkreśla pojawienie się w jakimś miejscu, a zatem advent to po prostu nadejście, a adventure to etymologicznie coś, co ma nadejść. Język polski to chyba jedyny język słowiański, w którym występują samogłoski on, en, nosowe. Ale to nie jest tak, że nasz język poszedł jakąś dziwną drogą, bo wszyscy inni się zmienili, ponieważ głoski on i en istniały w języku prasłowiańskim. Jednak w większości współczesnych języków słowiańskich zaniknęły, zmieniły się w inne dźwięki, na przykład zarówno po czesku, jak i po rosyjsku ząb to zup, a zęby to zuby.
Można powiedzieć, że język polski jest po prostu taki cały... on eu. Jeżeli spojrzy się na język czeski, możemy zauważyć, że często to, co u nas jest G, u nich przyjmuje formę H. Praga, Praha. Często u nas głoski on, eu u nich przyjmują formę U. Dąb dęby, dub duby. Jeśli więc teraz zastosujemy te prawidłowości na słowie gęba, powinno nam wyjść, że po czesku gęba to huba. I to będzie całkiem dobry trop. Polacy przejęli słowo huba z Czech, ale zarówno huba jak i gęba pochodzą od prasłowiańskiego gomba, czyli miękka, mięsista narośl na człowieku, roślinie lub zwierzęciu. Co brzmi trochę niepokojąco i dziwnie konkretnie, ale z drugiej strony czymże jest huba, jeżeli nie miękką naroślą na drzewie? A jeżeli spojrzy się na ludzką facjatę, to również ma ona całkiem sporo takich mięsistych elementów, które można uznać nawet za formę pewnych narośli. Czy spotkaliście kiedyś osobę, której nazwisko brzmi jak nazwa któregoś miesiąca? Jeśli tak, to najwyższe prawdopodobieństwo jest, że nazywała się ona Maj. Ponieważ Majów mamy w Polsce ponad 18,5 tysiąca luda, co czyni ich najpotężniejszą frakcją wśród miesięcznych nazwisk. Chociaż wciąż mogłaby sobie z nimi poradzić koalicja marców i kwietniów, gdyż obie te grupy mają od 14 do 15 tysięcy członków. Idąc dalej jednak, liczby gwałtownie spadają. 6600 grudniów, 5700 lipców. Następnie styczeń, wrzesień, luty i czerwiec. Wszystkie te nazwiska w okolicach 2000 przedstawicieli w całej Polsce. Ranking zamykają sierpniowie, 618 członków klanu. Listopadowie, 286 luda. I wreszcie najrzadsze nazwisko wśród miesięcy, październikowie, 54 osoby w całej Polsce. Komu by nie kibicować w tej wojnie, myślę, że Majowie mają przewagę. W której części Polski mieszka najwięcej furasów? Zapewne na północy, ponieważ to właśnie na północy znajduje się najwięcej miejscowości, których nazwy kończą się na owo. Z kolei na południu kraju przeważają końcówki uf. A zatem jeżeli pewnego dnia teleportuje was w przypadkowe miejsce w Polsce, zwracajcie uwagę na nazwy miejscowości. Jeżeli nazwa wioski w pobliżu kończy się na owo, ewo lub ino, prawdopodobnie znajdujecie się na północy. Jeżeli na F, to spora szansa, że jesteście w okolicach Łodzi. O tym, że jesteście na południu, poinformuje was końcówka miejscowości uf, przy czym końcówka owice daje sporą szansę, że jesteście na Śląsku. Jeśli masz ładowarkę i ją podepniesz, a następnie na niej staniesz, to masz tę ładowarkę podpiętą, ale z drugiej strony masz ją też podpiętą. I teraz pytanie, czy pięta i napięcie mają coś wspólnego? Okazuje się, że tak. Mamy czasownik piąć, który po dawnemu oznaczał przede wszystkim zginać, wyginać. A zatem po dawnemu piąć to giąć, to co jest pięte, to jest wygięte. Dlatego też piętą nazywano często zaokrąglone, wystające części czegoś. Na przykład nieostra tylna część kosy lub topora nazywana była piętą. I na pewno do dziś mówi się na wystające części chleba piętki. Tą samą logiką swoją nazwę zyskała pięta na stopie. Ale od słowa piąć jest również napiąć, a stąd napięcie. I czasem faktycznie w napięciu obracamy się napięcie. Doskonałe suchary, oceniam na pięcie. Wyobraźmy sobie, że idziesz z kimś do rzeźnika. Zanim jednak wchodzicie do środka, ta osoba zaczyna po tobie powtarzać wszystko, co mówisz. W ten sposób można powiedzieć, że ktoś cię przedrzeźnia przed rzeźnią. Ale jeżeli weźmiemy słowo przedrzeźnia, to nie powinniśmy rozdzielać go na przed i rzeźnia, a zamiast tego na prze i drzeźnia. Czym jest drzeźnia? Drzeźniać to inna forma słowa drażnić. No a tymczasem niezwiązana z przedrzeźnianiem rzeźnia pochodzi od rzezać, które jest od razu. Raz to cięcie lub cios. Tu jednak chcę zaproponować neologizm. Co gdybyśmy zaczęli mówić drzeźnia na miejsce, które wydaje się, że istnieje tylko po to, żeby nas drażnić? Stary, tam nie idź, tam jest straszna drzeźnia. Przyjaciel. Skąd wzięło się to słowo? Niektórzy tworzą takie historie, że przyjaciel to połączenie przy, ja i ciel. Więc jest to ktoś, kto jest przy ja, przy mnie. Jednak ta dość niegramatyczna etymologia nie jest do końca trafna. Przyjaciel jest od prasłowiańskiego priati, czyli sprzyjać, być komuś miłym. Również od priati pochodzi śląskie jo ci przaja, czyli kocham cię. Słowo przyjaźń było również inspiracją dla pana Trędkowskiego, który na jej podstawie wymyślił słowo jaźni, łącząc słowo ja z przyrostkiem źni, który możemy znaleźć też w słowie bojaźń lub w rosyjskim żyźń, czyli życie. A zatem jaźń, czyli świadomość własnej osobowości, nie jest naturalnym, a wymyślonym słowem. Nie wiem, czy ten rym ma sens, ale można powiedzieć, że bez przyjaźni nie byłoby jaźni.
Angielskie werewolf, czyli wilkołak, na logikę brzmi jak połączenie were, czyli czas przeszły od być, i wolf, czyli wilk, więc werewolf to byłby był wilk. Ale to nie jest do końca tak. Cząstka were pochodzi od dawnego angielskiego określenia na mężczyznę, więc werewolf to po dzisiejszemu bardziej taki manwolf. I tu można by powiedzieć, że przynajmniej polski wilkołak jest ciekawszy. Wilkołak. Wilk, który łaknie. Tylko że tutaj też prawda jest ciut inna. Cząstka łak zapewne dawniej miała formę dłak, a dłak od prasłowiańskiego dlaka, czyli zwierzęca sierść, zarost, włosy na ciele, ale też upierzenie, więc w sumie etymologicznie wilkołak mógłby oznaczać wilka z piórami. To jest pomysł na stwora fantazy? Proszę, niech ktoś to narysuje. Wodór i tlen nie zawsze nazywały się w ten sposób. Do XIX wieku Polacy używali łacińskich nazw – oksygenium i hydrogenium. Jednak w roku 1800 Jędrzej Śniadecki zaproponował bardziej polską wersję. Hydrogenium to miał być wodorut, a oksygenium – kwasoród. Jednak już jego uczeń stwierdził, że kwasoród to chyba za dużo sylab i wymyślił nazwę tlen. Odtlić się. W ciągu kolejnych 100 lat wodorut również zaczął być nazywany inaczej, ponownie ludzie stwierdzili za dużo sylab. I w roku 1900, 100 lat po wymyśleniu nazwy wodorut, zaczęto oficjalnie stosować nazwę wodór. Skąd się wzięło to, że kumać znaczy rozumieć? Czy ma to coś wspólnego z żabami? Ta historia jest dość zawiła. W łacinie istniało takie słowo jak comater, czyli matka chrzestna, cum mater dosłownie współmatka. Słowo to zostało przejęte przez Słowian południowych w formie kuma. Przybyło następnie do Polski, gdzie słowo kumać, kumać się, skumani, wszystkie te słowa wiązały się z tym, że ktoś został lub jest czyjąś matką chrzestną, czyimś ojcem chrzestnym. I możemy się domyślić, że dawna kultura kładła znacznie większy nacisk na to, kto jest z kim skumany. Czasem kum i kuma zaczęły oznaczać po prostu przyjaciół, znajomych. Następnie przeniknęły do slangu więziennego, gdzie kumać się zapewne zaczęło ewoluować w stronę porozumiewać się, tak żeby nie wszyscy wiedzieli, że się porozumiewamy. Kumasz, o co mi chodzi? I wreszcie slang więzienny stał się slangiem młodzieżowym, tak jak było zresztą z wieloma słowami. Wszyscy wiedzą, że Rej powiedział, Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Ale Rej najpewniej nie miał tu na myśli ptaków, tylko, i tu zdania są podzielone, bo niektórzy mówią, że chodziło o łacinę, a inni, że o język czeski, co miałoby nawiązywać do Jana Husa, czeskiego reformatora. No a czeskie hus to polskie gęś, ponieważ jak powiedzieliśmy w innym szorcie, zwykle to co w polskim jest g, w czeskim przyjmuje formę h, to co w polskim jest on, en, w czeskim często przyjmuje formę u, więc gęś. Hus. Czy zauważyliście kiedyś, że język polski nie przepada za słowami, które zaczynają się na A? Co prawda mamy ich dużo, ale wszystkie prawie są przejęte z zagranicy. Jeżeli zaś poszukamy naszych rodzimych, słowiańskich, polskich słów zaczynających się na A, to mamy w zasadzie tyle co A, ale, ażeby, może jeszcze parę. Ta tendencja jest typowa dla większości języków słowiańskich. Jest to widoczne w słowie jagnie, które bardzo przypomina łacińskie agnus, na przykład agnus dei, baranek boży. Ja gnie agnus. Tak jakby Słowianie naprawdę nie chcieli żadnych słów zaczynających się na a. Jeżeli się da, wstawią sobie tamto j. Deszcz. To ciekawy przykład słowa, które swoim brzmieniem symuluje to, co przedstawia. Deszcz. Dawniej mówiono także twardziej, deszcz. I od tego powstała forma dżdżu. Czasami się słyszy o dżdżu, ale ciężko jest domyślić się, jaki jest mianownik od dżdżu, natomiast jest to po prostu deszcz. Ale nie wiem jak wy, ja zawsze myślałem, że to się mówi dżdżu, a okazuje się, że to jest dżdżu. No i od dżdżu jest również dżdżownica, czyli tak bardziej po dzisiejszemu, deszczownica. Teraz się zbliża taki okres roku, że będzie trochę słońca, trochę deszczu, więc życzę wam, by nie złapała was zbytnia dżdżystość. Hej, Surek z tej strony. Jeśli dotrwaliście aż do tego momentu, to cóż mogę powiedzieć oprócz dziękuję za waszą uwagę. I cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia za rok kolejnej kompilacji, a do tego czasu postaram się, żeby na tym kanale się coś działo. Tak, yeah, miłego dnia.